Hello. Can I order chicken Penang curry? One for me now and one takeaway. Tu się wchodzi do wody. Tu byliśmy przed chwilą w restauracji. A tutaj mamy taką miejscówę. Cała plaża dla nas. Znaczy zatoczka dla nas. Spróbuj to obrócić tego ptaszka. Ptaszek z kokosa zrobiony. Zbyt dobrze. Kokos niestety nie zdążył się jeszcze schłodzić dzisiaj. Jeśli chodzi o Phuket, Pattaya. O Jezus Maria. Co najmniej o połowę taniej. Takie super kolory dwa tutaj. Niebieski z fioletowym. Zadowolona jesteś z nich? Tak. No to elegancko. Słuchajcie, wchodzę teraz w taką ukrytą ścieżkę, bo idę do ukrytej restauracji. Jeszcze kawałek i za chwilę odkryje się jedna z lepszych restauracji, która ma niesamowity widok. Właśnie taki. Oj, za takie rzeczy to trzeba dużo zapłacić. Idę sobie dalej. Jeszcze kawałek. I zaraz będę siedział tam przy tych stolikach i patrzył w tym kierunku na to po prostu cudowne coś. Na tą przepiękną wodę, gdzie akurat to, co powiedziałem przed chwilą, jest to oczywiście nieprawdą, bo nic to nie kosztuje. Po prostu wystarczy tutaj być i ma się wszystko za darmo. Trzeba tylko wejść do restauracji, zamówić sobie coś do picia, a całe to cieszenie się tymi pięknymi widokami jest za darmo. Ja. Teraz w kamerze nie wygląda to tak pięknie, bo jest pod słońce, ale na żywo robi naprawdę robotę. Hello. Can I order chicken Penang curry? One for me now and one takeaway. Okay. Little bit spicy. You want rice? Yes, but separate, okay? No, zamówienie jest zrobione. Siadam szybko, żeby mi nikt stolika nie zajął i będę tutaj jadł. W końcu zrobiłem dzisiaj ponad 10 tysięcy kroków. 10 770, 8,5 kilometra, więc należy mi się napić czegoś i zjeść coś i tutaj odpocząć. O, nie no, te widoki tutaj to są po prostu przepiękne. Wow, ta woda uderzająca tutaj o skały. Jak to pięknie wszystko tutaj wygląda. Ale restauracyjka, ale miejscówka. Oh my gosh. Zimną kolę w cieniu pić. To jest dobra bomba kaloryczna. Kiedy odżywiamy się zdrowo, to odżywiamy się zdrowo. Ale kiedy pijemy kolę w takim towarzystwie, mam na myśli wodę, słońce i piasek, no to pijemy kolę i czekamy na coś dobrego do jedzenia. Okej, okay, przyszło moje zamówienie. Mój Penang, chicken Penang curry. Wygląda bardzo, bardzo ładnie. Do tego ryż i do tego jeszcze dużo papryczek różnych, jakichś sosików. No, o, tutaj powder chili. Będziemy testować. Zaczynamy śniadanie. Mam nadzieję, że będzie dobrze smakować. Za takie śniadanie należy się łapka w górę i subskrypcja. Ryżyk musiał zostać dosolony, bo ryżu nie solą. I tutaj mamy jeszcze takie papryczki, które mi przebardzo mocno smakują. Są bardzo ostre, ale bardzo smaczne. Tutaj jeszcze sobie, o, tych papryczek troszeczkę dam. Za dużo też nie można. Jak biorę takie papryczki, to już powderu nie używam. No i tutaj co? No nic, na razie spróbujemy teraz, o, zjemy teraz takie coś. To i te trzy papryczki i to będzie miało taką dobrą moc. Tu się wchodzi do wody, tu byliśmy przed chwilą w restauracji, a tutaj mamy taką miejscówę. Cała plaża dla nas, znaczy zatoczka dla nas. O, a tu woda. Cyk, teraz się cofa już, więc możemy się tu rozłożyć. Na plaży z łopatką, wiaderkiem. Patrzcie się, jaki fajny krab, zielony, sobie idzie na środku ekranu. Patrzcie się, jaki krab. O, i wpadł do wody. To zaraz wpadnie mi na nogi. Nie, nie wpadł, on tam sobie jest dalej, bo on się trzyma mocno, bardzo mocno. A tam w ogóle ich jest więcej. Znaczy tutaj to w ogóle ich jest bardzo dużo i to jeszcze większe na tych skałach tutaj. I krabów to tutaj jest bardzo dużo, ale są też takie malutkie, prawie że niewidoczne. Łażą sobie tutaj ogólnie po tych skałach i coś sobie jedzą. O, tam ich jest pełno też. Kurde, kilka krabów na wprost widać łażących. O, tam po skale idzie do góry. To trzeba się tak dobrze wpatrzeć, bo ich normalnie nie widać, a ich jest pełno. O, tutaj na przykład idzie jeden. O, patrz. Na środek ekranu. O, jak skoczył normalnie. Fajna miejscóweczka. Mamy kraby. Krab dużo, ten jest ogromny. Oj! Czekaj, bo tu w tą stronę. Ja czarnego nie chcę. Ja to balszuj. Jaj, ile tu jest.
tysiąca chyba. Ja czarnego tego nie chcę. Ale przecież te kraby i tak tu wypuścimy zaraz. No tak, ale on jest najgroźniejszy. Mm. No, tu chłopczyk pomaga mi łapać. Ale ten to jest fuj. Na skałach był. Kurczę, co za dzień. Najpierw przyszedłem rano do tej restauracji. Siedziałem tylko kilka stolików dalej, bo tam na początku, o tam mniej więcej, tam przesiedziałem dobre dwie, może nawet blisko trzech godzin. Później zszedłem tylko na dół na plażę. Na plaży przesiedzieliśmy kolejne dobre trzy godziny. I teraz przyszliśmy już na zachód słońca. Znowu do tej restauracji, tylko na górę, na skałki, żeśmy się wdrapali. I znowu tu posiedzimy z dwie godziny i zleci chyba z 8 godzin calutki dzień na, no dosłownie w tym jednym miejscu. Ja byłam tam, bo tam gdzie pan siedzi na stole, ma nogi, to ja tam byłam i były tylko dwa krzesła, myślę sobie, o Jezu, a zobaczyłam tutaj i było wolne, to było ostatnie miejsce. Ostatnie miejsce udało nam się złapać jeszcze, bo to teraz taka pora, że dużo ludzi przychodzi na jakąś kolację, czy tam jakiś obiad popołudniowy taki. No i udało nam się na szczęście ostatni stolik złapać. No i tak jak mówię, caluteńki dzień, dobre chyba z 8 godzin siedzimy dosłownie tylko tutaj w tej restauracji i 4 metry stąd na piasku i w wodzie. Taki dzień dzisiaj. A ty co tam? Ręce myłam. Ręce myłaś? No. Gorące, jak się nie wchodzi do wody, to po chwili słońce daje radę, a teraz już jest nisko i nawet tutaj właśnie świeci. Wcześniej fajnie, bo było u góry i był cień, a teraz już jest nisko i świeci po nas, ale już jest godzina taka późna, że już zaraz będzie zachód, więc jest do wytrzymania. Patrzcie się, jak słońce właśnie pięknie zaczyna zachodzić. Dzisiaj będzie naprawdę jeden z piękniejszych zachodów, bo z takiego miejsca właśnie, w jakim jesteśmy, czyli tutaj w tej restauracji. Piękny widok, Dorota siedzi na wprost i patrzy na to piękne słońce. Stoliczki. Monitoruje. Tak, monitoruje. I tutaj mamy plażę Patong Beach. Góry, morze i to piękne słońce. O Jemka, ale tobie tutaj już ładny ryżyk przyszedł. A taki dzisiaj jakiś jest ciemniejszy, nie? No. Można dawać. Najpierw zjedzcie ogórki, potem mięso z ryżu, a na sam koniec ryż ze wszystkim. A dlaczego? Czemu takie? Bo wtedy, bo jak się tak zje, że tak wszystko naraz, to wtedy insulina jest do góry. A jak się zje w takiej kolejności, jak ja powiedziałam, to jest na dole. Uuu, co za mądre słowa, co za mądre rady. No to teraz mnie zaskoczyłaś swoją mądrością po raz kolejny. A tu jeszcze masz takie smoothie? O, uwaga, uwaga. Truskawkowe. O, jakie piękne papaje. Ojejku, jakie piękne. Jakie nawet duże. Uuu, jaka piękna papaja salat, orzeszki, wszystko jest, ogóreczki, aż mi już ślinka cieknie, już nie mogę słowa powiedzieć. No wygląda to nieźle. Ach, i jeszcze te widoki. No, i to słońce zachodzące. No, coraz na niżej. Na dworze wszystko smakuje lepiej. No, na dworze wszystko smakuje lepiej, dokładnie. Ja pierniczę, wiedziałem, że Dorota zamówiła sobie jeszcze hamburgera, ale nie wiedziałem, że z kurczakiem. Jak można zamówić hamburgera z kurczakiem, Dorota? Ale mi sprawiłaś przykrość. No ale na szczęście ty powiedziałeś, że ty już pęczasz po sałatce i nie ma go ty jeść, więc... Ale ja tak chciałem spróbować tą wołowinkę z tego hamburgera, gdzie widziałem przy innym stoliku. Ja tak chciałem tą wołowinkę. Nie wiem, byłeś. No widzisz, ale bym zjadł tą wołowinkę. No nic, jutro zjem na śniadanie tego hamburgera chyba. Nawet może i dobrze, że dzisiaj na kolację już mięsa jeść nie będę. A chociaż kurczaka może też spróbuję. Najpierw już jak na świecie. Spróbuj to obrócić tego ptaszka. Tu machasz głową, tak? Tym patyczkiem. Nieźle się rusza. Obróć go trochę. Ptaszek z kokosa zrobiony. A to jest drugi. Może ty jesteś tam drogiem, Dorota? Tu jest patyczek. No.